Każdy człowiek, jeśli ma marzenia, determinację, charakter i mądrość, to potrafi te marzenia realizować. W imieniu moich przyjaciół i swoim. Wszyscy walczący i wszyscy marzący o wolnej Ukrainie. Дорогі браття і сестри, ми з вами кожного дня. Кохані, jesteśmy з вами, тримайтеся. Jesteśmy з народом українським, jesteśmy разом з вами całym серцем. Bardzo martwi nas sytuacja, która jest na Ukrainie. Wierzę, że wy walczycie demokrację, wolność. Tym, co robicie, udowadniacie całemu światu, że nadal można walczyć o lepsze jutro w swoim kraju. Mój kraj, moje państwo. W ostatnim ćwierćwieczu tego dowiodło. To jest inny zupełnie kraj. Nie dajcie się, jesteśmy naprawdę z wami. Podobna historia też wydarzyła się w Polsce. Ale bardzo mądry był naród. I wiedział, czego chce i do czego zmierza. I udało się. Mam nadzieję, że w trakcie tej walki już nikt nie ucierpi. Pierwszym krokiem do osiągnięcia takiego kompromisu będzie uwolnienie wszystkich zatrzymanych. Stoimy za wami murem i wiemy, że walczycie o dobro. Jesteśmy z wami sercem i będziemy z wami do szczęśliwego końca. Wierzę w was głęboko i dodaję wam dużo otuchy. Wspieramy was w waszej słusznej walce. Wierzymy w was i nie opuścimy was na pewno. Wy переможете, my wierzymy. Переможе ukraińska sprawa. My, które patrzymy ze wzruszeniem, solidarnością i z życzliwością, największą życzliwością i troską, bo wydaje mi się, że to się dobrze skończy. Jesteśmy z wami i trzymamy kciuki za wolność.